pa, pa, piu, 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 piu. O kurde, ale realistyczny toilet symulator na VR. Piu, 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 piu. Myk jak w Beat Saberze. Myk, klocki wale. Halo, Sherrigan. Jesteś gdzieś tutaj, halo? O nie, Rick, nie wchodź tu. Rick, nie wchodź tutaj, jestem zajęty. Rick, nie wchodź teraz do toalety. Rick? To... No, nie ma czasu, podcieraj dupę. Mamy pilną sprawę, zostawiłem Mortiego na kilka chwil, zawalił sprawę, musisz mi pomóc. Ale ja jestem zajęty teraz, to jest mój wolny czas, nie jestem teraz w pracy, ja sobie siedzę tutaj i gram super wypasioną nową grę na wirtualnej rzeczywistości, słyszysz? Chcesz poczuć to? Czemu ty grasz na VR w toalecie? Bo kupiłem sobie nową deskę SDS-ową, która wibruje w zależności od tego, co się dzieje na VR-ach. Mówię ci, niezapomniane chwile, nie pytaj w co gram. Dobra, dokupię ci full body, ale idziemy. Ale co się stało, no? Matko, no, Rick. No, mam pewien projekt, przy którym zostawiłem na chwilę Mortiego i Morty kliknął jeden zły guzik i jestem w dupie i potrzebuję... Nie po to cię zatrudniłem, żebyś zadawał pytania. Idziemy. W ogóle portal jest w kiblu. Jak portal jest w kiblu? Ja na nim przed chwilą siedziałem. Nie chcesz tam z niego korzystać na razie. Lepiej poczekaj. Rick. Daj mi chwilę. Gdzie Dobra. Ty mnie zabrałeś? Co się dzieje? Mówiłem ci, Rick. Morty coś namieszał. Ja pierdzielę, co się dzieje? Coś ty odwalił. Morty! Jak ja cię złapę w swoje ręce, masz tak przewalone! Rick! Idziemy. Co ty zrobiłeś z moją toaletą? Przed chwilą byliśmy u mnie w łazience. Jak coś będziesz mógł tutaj zawsze wpalać w wolnym czasie. Drzwi mi rozdupczyłeś! To nie ja! Jest moja łazienka. Morty! Morty! Widzę cię! Widzę cię! Morty! Co ty odwaliłeś? Co mu się stało? Czemu jest taki ciemny? Nie pamiętam. Eksperymentowali na mnie. Robili mi złe rzeczy. Gorsze niż nawet te, które ty mi robiłeś. Rick, to prawda? Wkładałeś mu probówki? Sondy? Chodź na chwilę. Co się stało? Pamiętasz ostatnią sytuację z Mortim, co nie? No, pamiętam. Zrobiłeś mu Morty. Kaput. Przecież on tak, nie żyje. I ja mu trochę tam, wiesz, w głowie pofiksowałem i... Co, on w ogóle ogarnia, gdzie on teraz się znajduje? On wydaje się zagubiony. Nie wiem, ostatnio to ma jakieś fazy kameleona. Mam schizofrenię. Jak widzisz? Schizofrenię, nie? On się skisił. Schizofrenię. Dobra, Rick, ale co my tu robimy? Powiedz mi! Bo to jest moja placówka badawcza. Widzisz te wszystkie ceny. Ja tam ludzi ogólnie przetrzymuję, którzy później są do eksperymentów, ale no... A to jest w ogóle legalne? Nie pytaj się o takie sprawy. Ogólnie z tego jełopa coś się odwaliło i musimy to naprawić. Jego chcesz naprawić, czy tą placówkę, bo wydaje się jakby tutaj... Tą placówkę! Widziałeś, co się stało z drzwiami? No to wezwij tam kogoś, kto ci naprawi drzwi po problemie. Ja nie jestem mechanikiem, ja nie umiem w takie rzeczy. W ogóle czekaj, bo tu ciemno jest strasznie. Halo, recepcja, może ktoś przyjść do drzwi? Halo? Morty, chodź tu, Morty. To mój stary. Rick, on swojego starego widzi na ścianie. Ogólnie jak dowiem się, który odpowiadał za ten eksperyment, ma tak przewalony, że... Ogólnie jego premia ląduje u ciebie. O, to nice. Ale, a kim wy jesteście? Kim my jesteście? Jestem twoim dziadkiem! Ja mam dziadka. Nie pozna... No, co ci mam powiedzieć, no, widocznie adoptowany zostałeś, no. Dobra, Rick, chodź, szkoda marnować czasu, mi się tam VR studzi. Chodź, wodą głowie. Idziemy. Dobra. Idziemy na przygodę. Weźmy tą kartę dostępu, może się nam przydać. Ja tu nic nie widzę, co wy robicie? W końcu ja mam schizofrenię, czy wy? Morty, widzisz tu kartę, czy nie widzisz karty? A nie, bo ja już ją poniosłem, no tak, zapomniałem. Dobra. Musimy się dostać do PC-15. Tam znajduje się nasz kolejny cel. Rick, weź prowadź mnie do wyjścia! Gdzie ty idziesz? Widzisz tam te drzwi? A to do tych. No do tych, no. Mnie tu nie było. Ja od tego miałem ludzi ogólnie. Wow. A, jakiś napis. On się boi napisów? Ej, bo mi przestał ten... światełko oświecić. Jak to jest możliwe? Otrząśnij, szybciej. U nas świeci. Ja mu tylko oczy widać. Na biało. Ej, bo ci się grzyb robi na suficie! Rick! Jaki grzyb? Gdzie ty masz grzyba? Rick, tu! W drugą stronę! Gdzie wy jesteście? Rick! Nie wziął tabletek. No nie wziął tablet. Nie ten! To Rick nie wziął, bo nie wie, gdzie my jesteśmy. Gdzie wy macie tego grzyba? No jak nie widzisz? Podejdź tu. Chodź tu do nas! Jak możesz... O, Andrzej! A się zastanawiałem tydzień, gdzie go nie było. Jak to, Andrzej? To ty?
Rick, co się dzieje w tej placówce? Rick, co tu się odwala? Ogólnie to jest były pracownik, który... No, widzę, że jest były, tak, on bardzo były, no. On już tu raczej nie popracuje. Znalazłem wyjście. Ej, dobra, chodź, Morty coś ogarnął, chodź do niego. Wątpię, czy chodzenie za nim to jest dobry pomysł, ale... Morty, to nie jest wyjście, to nie wygląda jak wyjście. Heavy containment Morty! Zone, wiesz co to jest? Świeci się na czerwono! Tak, czerwone lampki. Może wsypię tabletki, to zadziała. Nie, no weź mnie normalnie, bo normalnie nie wytrzymam zaraz. Rick, weź go, strzel po prostu tu w łeb z patelni albo coś. Chodźcie, musimy znaleźć ten HR, czy tam PC Master 2000. Idziemy! Za mną! Za mną ekipa! Ej, PC-15! Rick, mamy to! Mamy to! Mamy to, PC-15! Tu Mariusz siedzi na swoich komputerach gamingowych. Bo jakie ma bezprzewodowe, on nawet nie potrzebuje myszki, jest tak zarąbistym informatykiem. A po co mu aż tyle? Ogólnie ten, zapamiętaj, że na następny raz, jak będę planował placówkę, to pilnuj, żebym nie pił, bo później są takie sytuacje, że nie może się odnaleźć. A po co mu są 16 komputerów? No bo LAN party sobie gra, nie? Bo tu internetu nie ma, to sobie ze znajomymi gra razem w CS. Widzisz, ile to jest kompów? My tutaj w Valoranta, w LoL'a gramy. Nawet mamy własny serwer tego, Minecrafta. Ale już przyjaciół nie ma. My byliśmy jego jedynymi przyjaciółmi. On grał sam ze sobą na innych komputerach. Dobra, Rick, mamy kartę, możemy się dostać teraz w nowe miejsca. Chodź. Pierdzielimy mu. Komu Mariusz. Chcesz? Czekaj. Wait. Czekajcie, chodźcie tutaj na początek jeszcze. Rick, jesteś? Dobra, chodźcie. Tam jest podpowiedź. Chwila, ja to mogę otworzyć? Nie, to aż takich jestem ukrawień. Właścicielem placówki, nie mogę w ogóle gdzieś wejść, tylko patrz, muszę kartę znajdywać. Mariusz podpowiada. GR18 musimy się teraz dostać. My tam byliśmy. Musimy znaleźć znowu to pomieszczenie i tam wejść. Morty! Słyszę coś. Morty! Ja... Znowu ma atak z gawarami. Dlaczego... Morty! Przypomnij mi, dlaczego go zabraliśmy? Nawet go nie zabieraliśmy, on tu już był. A, no tak. On to oni mnie zabrali. Przypominam, że on się tu wykluł i dlatego mamy tą całą ambę. Czy ty masz takie lagi umysłowe, że ty nie widzisz, że my tam już nie stoimy od 30 sekund? No. Cześć, chwilę, to trzeba znowu zrobić. Ja wiem, gdzie to było. Na pewno? Czekaj, Morty zwietrzył trop! Biegniemy, Rick! Morty coś zwietrzył! Ej, no nie, znalazł to. Rick, musisz pochwalić Mortiego. Wiem, że ci to ciężko przyjdzie teraz przez gardło, ale musisz go pochwalić. Raz się na coś kiedyś przydał. Jest, moje picie! Tutaj to zostawiłem. Co? O czym on gada? Czekaj, chodź, musimy tam wejść chyba. Ej, Rick, chodź! Okej. Morty, dostaniesz Scooby chrupkę po tym wszystkim. Jej, patrz, Coca-Cola znalazłem. Coca-Cola. Pokaż mi to. Coca-Cola, Espola. Przecież... O, a to jest moja karta kryzysowa! To jest konta kola! To jest konta kola! To jest jakaś chińska podróbka! Co to za dziadostwo pijesz? Ktoś tam nasrał do tego pojemnika, pewnie Mariusz ci pranka robił. Ale spoko, jak ci smakuje, to niech będzie. Znowu mnie okłamali! Ej, karta jest! Weźcie tą kartę! Ta karta się nam przyda do czegoś. Pewnie będziemy mogli otworzyć kolejne drzwi. Więcej drzwi! Morty, wyłaź stamtąd! Jestem tutaj. Możemy go tam zamknąć? Ej, Morty! Od teraz jesteś jednym z tych SCP. Będą na tobie prowadzili badania. Będą ci wsadzali sondy do tyłka. No. Już to robili. I mnie to nie podobało. Idziemy stąd. Tutaj się szukasz. Gdzie ty idziesz? Bo gdzie ty idziesz? Na lewo mieliśmy iść. Nie, ja chcę na początek sprawdzić hinta. No ale na lewo jest początek. Znowu się musicie mnie słuchać. On naprawdę ogarnia takie rzeczy jak labirynty? Ja tego nie rozumiem. Coś z nim wyszło chyba nie tak, ale jest trochę mądrzejszy od poprzedniej wersji. No i co? Znowu miałem rację. Ej, bez kitu. Ej, Rick. On jest mądrzejszy niż normalnie. To jest bardzo podejrzane. To jest na pewno twój Morty. A co jeżeli to jest jeden z tych SCP i on się zamieni w Pepoka na koniec? Jeśli będzie wiedział za dużo, to będzie się trzeba go pozbyć. On już wie za dużo. Ej, wziąłem karabin ze sobą. Może być? W razie czego możemy zastrzelić go. Spoko opcja, nie? Spoko. Nie no, myślałem wziąć patelnię, ale pomyślałem, nie no, to zbyt drastyczne, więc wziąłem karabin po prostu. Ej, jest kolejna karta. I mamy karabin! I mikrofonówkę mamy nawet. Radio Channel 3. Halo! Ej, halo, utknęliśmy! Fajna muzyka leci. Mariusz! Pogadaj z Mariuszem. Ej, ale fajna muzyka leci. Nie fajna muzyka, Mariusz ma się od... Halo, Mariusz! Co ty odpieprzasz? Za co ja ci płacę? Opłacam tą całą placówkę, ogólnie prąd, wszystko. Przychodzę tutaj z ludźmi, a ty w ogóle jakiś terror jest. Jeszcze jak do ciebie mówię na tych, na kamerkach, żebyś odwrócił ten. Halo! Za tobą jest kamera. Chyba trzeba... Za tobą kamera. Rick, chyba trzeba nacisnąć... Widzisz mnie? Ej, Rick, masz to wyłączone, tu jest przycisk, tu trzeba wcisnąć, jak mówisz do tego. Halo, chcę zrobić reklamację. Za mało jedzenia widają.
Rick, odłóż to, zepsułeś radio. Teraz działa, widzisz, trzeba nacisnąć. Masz. Reklamacja, co małe co mi dają. To jest tablet! Halo, rękami Mariusz, się go odbiór. Używa, a nie nogami. Co z Mariuszem? Mariusz, odbiór! Przecież to jakaś muzyczka na poczekanie gra, a ty gadasz tam do niego, nawet cię poczta nie włączyła. Dobra, mamy karabin w razie czego. Patrzcie! Patrzcie, jaki sprzęt mam. Granat. Kolejny challenge. Morty, wsadź sobie go w tyłek. Rozerwiesz się trochę. Dla kontentu. Dla kontentu. Trochę za grube. Cieszę się, Morty, młodością, bez kitu. Dobra, chodźmy stąd. O! Dobra, róg, Rick, dobra, otwieramy drzwi, let's go. Otwieraj, let's go, tutaj się urodziłem. Pogotowy. Tutaj się urodziłem. Ej, ja wiem co to jest, wiecie co to jest? To jest takie mikrofalówka, tu się podgrzewa jedzenie, zamknijmy. Właśnie, ja tutaj się urodziłem. Mikrofalówce się urodziłeś? Mówili. No tak, to Morty, Morty, widzisz tam te drzwiczki? To wejdź tam i chwilę poczekaj. My to tylko odpalimy? Nie mogę. No wejdź. Jak to nie możesz? Hop ma takie już problemy, hop ma uraz życiowy i chyba tam nie wejdzie. Ej, wsadziłem kartę wsadziłem, wsadźcie karty. Karty wasze wsadźcie. Ja wsadziłem już. Chciałbym ciebie tam wsadzić. Ty tam powinieneś wejść. Może by się dało ciebie ulepszyć jakoś. Dobra, ustawiam na fine, żeby było. Odpalam tą maszynę. Rick, bo naukowcy mi mówili, że oni wsadzili co jakieś tam ciało. Nie pamiętam już kogo. I wsadzili coś jeszcze. I tak ja się urodziłem. Tak powstałem. Może ktoś tam napluł przez przypadek. Tak, Morty. O! Czerwona karta. To jest jakiś battle pass do Fortnite'a. Rick, będziemy bogaci. Ej, to tam możemy iść. Chodźcie, chłopaki. Tak, tu możemy poczekajcie wejść. Poczekajcie na mnie. Tak. Poczekajcie na yes. mnie. Poczekajcie. Dobra. No chodź tu, mały leszczu barowy. Dobra, otwieram drzwi. Let's go. Okej, ale uważajcie, bo to jest strefa czerwona. O, alarm się włączył. Co się dzieje? Co jest? O Jezu! To jest ten! Ruchomek! Dobra, to jest twój Morty przyjaciel! Morty Biergo! To twój przyjaciel! Dogadajcie się z nim! Przytul się do niego, czy coś! Co się stało? Nie wiem, ogólnie to ten! Ja bym zamknął te drzwi! Tak! Ten! Jaki mamy plan? Wiem! Musimy znaleźć te drugie czerwone drzwi, które są. Może tam nie będzie stał. On się bawi w bramkarza teraz, a my nie mamy wejściówki VIP-owskiej, mamy tylko do Fortnite'a. Pamiętam, gdzie było to drugie wyjście. Dobra, to idziemy za Mortym. Morty, prowadź! Dobra. Ej, udało się! Rick! Uciekamy stąd, chodź! Dobra, teraz możemy wybrać lewe czy prawe. Którym jedziemy? To. Co to znaczy to? To jest lewa strona. To jest prawa strona. To jest lewa strona, jak stoisz tu, to co jak... Rick, weźże go wyjaśni, nie? Dobra, chodźcie do tej windy. Dobra, idziemy tędy. Rick! Parik! Rick! Rick nie zdążył wejść. To ma drugą. Ja jestem niby w windzie. A! Rick! Wyłaź z tej windy! Dobra, jesteś. Mordo, to nie czas teraz na wygłupy. Rick nie ogarnia. Ej, w tym odcinku to wy się mózgami zamieniliście? Bo ja tak coś czuję, że Morty to jest Rick, a ty jesteś Morty. Ja chcę się wydostać już po prostu. To uważaj, to jest eksperyment tego dziada niebieskiego. A i co on to robi? Co to robi Rick? Oj! Wow! Rick, ej, ale co? No spokojnie. Ej, a co by było, jakby tam wrzucić Mortiego? Ej, Morty! Morty, challenge! Stań tu, na środku tego! No! Dobrze! Tak! No i to mi się podoba, Rick, nie? Powiem ci, że coraz bardziej mi się podoba ta placówka SCP. Dobra, otwieramy drzwi, idziemy dalej. Chłopaki, lewa, prawa, środek. Otwórzmy te drzwi. Środek! Więcej broni! Ale ty nie jest. Możesz, to nie jest Ameryka. Czemu ten blok jest? To nie jest Ameryka, blok... Morty. Nie możesz, nie. To. Ta broń jest dwa razy większa ode mnie. Tylko. Zobacz. No zobacz, jak miałem malutką rączkę. Jak jesteś wystarczająco odważny, to nie ma dużych rzeczy na świecie, których nie mógłbyś zmieścić sobie w tyłku. Dobra, chodźcie, idziemy tędy. Otworzymy te drzwi, a w tych drzwiach mamy kolejne drzwi i więcej drzwi mamy. Morty, może ty wiesz, gdzie mamy iść? Bo ty wiesz. Tak, ja wiem. Niuchacz! No, prowadź. Guys, znalazłem serwerownię! Guys, patrzcie! Tu potrzebujemy jakiejś kodu, jakiejś karty. Mikrohit, tam jest mikrohit. Mikrohit? Hit. A, nie ma go, oskamowali nas. Nie, tam jest multi, prowadzi swoje streamy, nie? O, tu jest ten doktor Dolittle cały! To jest, on jest zły! On robi złe rzeczy, strasznie zły! Vara! To jest ten Mariusz? Ja go porobię! 360! Zabędnie! Dotknął mnie! Co, gdzie jestem? O nie! Oh my god! No i taka robota z wami jest! To tu! Entrance zone! Mamy to! Uciekamy stąd! Uciekamy stąd! Morty! A czy my mieliśmy stąd uciec? Jaki czy był plan? Czy my właśnie pomogliśmy? Nie taki był plan chyba, Rick, nie? Mieliśmy naprawić placówkę. I jego wykończyć, bo coś się z nim tyle stało. A on nas prowadzi do wyjścia, a my idziemy za nim, prawda? Morty! Mam cukierka dla ciebie, chodź na chwilę tutaj do dziadka. Chyba uciekł. Morty! Morty! Morty, co robisz na tej ławeczce? Morty!
Czekaj chwilkę tutaj. O co chodzi, Rick? Jeszcze 5 minut. To jest, zajmę go uwagę, a ty zrobisz to bezboleśnie, okej? Okay? Jak bezboleśnie? No broń wziąłem, ale ona nie jest bezbolesna, ona boli. Celuj w głowę. Ale on tam nic nie ma. Może w coś innego będę celował. Już w ręka go. Celuj co chcesz, ale coś poszło tu nie tak. O. I ewidentnie to jest on. Ja też tak myślę. Ty, a może wiesz co? Grajmy w jego grę. Udawajmy, że chcemy z nim wyjść, pomożemy mu i na samym końcu po prostu wezmę i go odstrzelę. Co ty na to? To jest dobry pomysł, panie. Dobra, to ciśnij mu kit, że super jest i do wyjścia lecimy. Morty, Morty, pobudka, halo, mimo to. Jeszcze mi... Wychodzimy z placówki. Ha? No uciekamy stąd, nie? Nie, chcesz tu tylko zostać? Idziemy stąd. Chcesz tu zostać? Ja wiem, że ci się spodobały te badania analne, ale może czas stąd wyjść, nie? Kiedyś mi się to podobało. Morty, znowu ci kolana wychodzą plecami. Ale odkąd przestali mi dawać jedzenie, to już mi się tu nie podoba. Hej, jest automat z kawą! I ma całą klawiaturę! Zamówisz mi herbatkę, bo ja nie dosięgam. Tak, tak, tak. Tu musisz głowę wsadzić, Rick tam wciska przyciski i otwierasz paszczę, nie? Właśnie tam, kurde, tą głową! Dobra, ja mu puszczę. Cy-u-my. Dobra, masz twoje ulubione. Ej, ale wiesz, że ja chciałem mu właśnie to samo napisać? Ej, a wiesz, że to jest ta maszyna, w której jak cokolwiek wpiszesz, to dokładnie to ci serwuje? Tak, wiem. I tobie to smakowało? Czy ty wpisałeś cy-u-my? Jezu, dawaj tego więcej, dawaj tego więcej. Jezu, nie, idziemy w Rick, znaczy Morty, cokolwiek, wychodzimy, wypuśćcie mnie stąd! Gate B! Gate B! Jest winda! Dobra, do windy, szybko, pakujemy się stąd, uciekamy stąd! A ty, Morty... Słyszycie muzykę? Ale wederci Roma, przyjacielu! Chodź tutaj, Morty! Tu jest ta, twoja... muzyczka leci. Co się stało? Morty, twoje ostatnie słowa. Co? Jakie ostatnie słowa? Twoje ostatnie słowa... Twoje ostatnie słowa to co? Nie strzelaj! Przykro mi, Morty, wiesz za dużo. Nie strzelaj, to jest... mam żonę i dzieci. Nie masz, masz 12 dzieci. Lat, nie możesz mieć żony i dzieci. Bywaj, Morty, wyhoduję sobie nowego. Nie, proszę, nie, to jeszcze nie koniec, jeszcze jest wyjście daleko. Masz jeszcze jedną minutę. Trzymaj, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Trzymaj go, Rick. Nie możemy go na ośrodku ulicy zestrzelić, musimy go, wiesz, do jakiegoś kąta zabrać. Dobra, wow, Rick, tam coś dupło. O kurde, mówiłem, że przychodzą po nas. Już wiem, dlaczego tam byliśmy. Dlaczego? Mieliśmy temu zapobiec. Aha, o, to dobrze, że sobie przypomniałeś teraz. To jest coś gorszego niż się spodziewałem. Dobra, mam na to rozwiązanie. Żegnaj, Morty!